Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. Przychodzimy na niedzielną mszę świętą, aby oddawać cześć Panu Bogu. Przychodzimy, ale każdy z nas stoi przed Bogiem indywidualnie, takim, jakiego nas Pan Bóg stworzył. Ale kiedy przychodzimy, aby być przez ten jakże krótki, niedzielny czas z Panem Bogiem, to przychodzimy ze swoimi problemami, trudnościami, zmartwieniami, radościami. Przychodzimy z naszym szczęściem i tym wszystkim, co się w nadchodzącym tygodniu wydarzyło. I kiedy coś trudnego dzieje się w naszym życiu, to nie ma piękniejszego miejsca, aby o tym wszystkim powiedzieć Panu Bogu. Ale często, kiedy pojawiają się trudności, zastanawiamy się, co uczynić. Podejmujemy różne decyzje, a Pan Bóg i tak pokieruje nas w takie miejsce, o którym byśmy się nie spodziewali. I w takim miejscu znalazł się bohater historii, którego nazwijmy sobie po prostu turystą. Nastąpił trudny moment w jego życiu. Zmarła jego ukochana żona. Postanowił spakować plecak, był to młody mężczyzna, i wyruszyć przed siebie drogę. I tak poszedł w nieznane. I pewnego dnia, kiedy szedł, już zapadał zmrok, szedł leśną drogą, zastanowił się, co to będzie, bo zbliża się noc, a on tak naprawdę nie ma gdzie skłonić swojej głowy. I nagle przed jego oczyma pojawił się wielki mur. Mur, a pośrodku niego były drewniane drzwi. Postanowił, że zapuka do tych drzwi i po chwili jego oczom ukazał się radosny człowiek w habicie i zapytał się go: czego chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz, abym ci uczynił? No to ten nasz turysta powiedział: nie mam gdzie przenocować, a już jest noc. Został zaproszony do tego klasztoru i kiedy ten mnich otwierał drzwi do celi zakonnej, ten turysta popatrzył, zobaczył niewielki pokój, ściany, prycza, obok stolik z Pismem Świętym, a na ścianie wisiał krzyż. I on tak popatrzył i mówił: wszystkie pokoje w tym klasztorze tak wyglądają? Mnich się uśmiechnął i powiedział: tak, niezależnie czy w tym klasztorze jesteś przełożonym, czy jesteś gościem, czy zwykłym szarym zakonnikiem. Każdy z nas ma tylko to niewielkie łóżko,
stolik z Pismem Świętym i krzyż. No a nie macie żadnego telewizora, żadnych mebli, jakiegoś sprzętu AGD, może internetu? No to ten zakonnik się uśmiechnął i powiedział: w środku lasu to trudno o internet, ale i tak on jest nam tutaj zbyteczny. Poza tym powiedz mi, gdzie są twoje meble? A turysta powiedział: a jestem w podróży. Wziąłem tylko to, co jest mi najpotrzebniejszego. Mnich odpowiedział: właśnie, jesteś w podróży. My też jesteśmy w podróży. Przecież idziemy ku niebu. Życie jest naszą podróżą. Nie są nam potrzebne te wszystkie zbyteczne rzeczy, o których mówisz. I myśląc w tym kontekście, rozumiejmy słowa świętego Pawła, który mówi nam, że nasza ojczyzna jest w niebie. A to znaczy, że jesteśmy stworzeni do większych rzeczy niż tylko to, co mamy w naszej codzienności. Czymże są te meble? Czymże jest ten internet, wszystkie sprzęty RTV, AGD i tam inne w kontekście nieba? One mogą nam co prawda pomóc dojść do nieba, ale są ku temu zbyteczne i bez nich niebo możemy osiągnąć. Ale święty Paweł jako mądry człowiek zauważa większy problem, bo mówi o tych, którzy postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. I każdy z nas niemalże codziennie takich ludzi spotka na swojej drodze. I ku swojemu nieszczęściu wielokrotnie pewnie im jeszcze przytakuje. A cóż święty Paweł mówi o takich ludziach? Nawet płacze nad ich losem, bo wie, że idą w złą drogą, idą ku wiecznemu potępieniu. A my jako świadomi ludzie wierzący nie chcemy tego. I święty Paweł właśnie dlatego płacze nad ich losem, bo jest mu przykro, że odrzucili Jezusa Chrystusa. I mówi: ich losem zagłada, czyli krótko mówiąc wieczne potępienie. Ich Bogiem brzuch, czyli te wszystkie dobra materialne, pieniądze, zaszczyty i tak dalej, przysłoniły im najważniejsze, Pana Boga. A chwała w tym, czego winni się wstydzić. Nie trzeba daleko szukać. Zobaczmy, jak wielu ludzi chlubi się z grzechu. Wręcz czuje się dumnych. Grzech wystawia na tak zwany piedestał i pokazuje, jacy oni są wspaniali, bo grzeszą. Można tak jak właśnie święty Paweł tylko im współczuć i zapłakać nad ich losem. I podsumowując mówi: to ci, których dążenia są przyziemne. I tak ten, kto nie ma Pana Boga w swoim sercu, na pierwsze miejsce daje wszystko to, co jest przyziemne. To, co osoba wierząca za świętym Pawłem powinna uznać za śmieci. I zobaczmy, że naszą wielką pomocą jest modlitwa. I pokazuje nam to dziś nasz Pan Jezus Chrystus, który zabiera nas na górę Tabor. I widzimy, że ewangelista zapisał takie słowa, że gdy Pan Jezus się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił. I właśnie modlitwa ma nas przemieniać. Jeżeli moja modlitwa mnie nie przemienia, to warto zastanowić się, czy ja te słowa, które w modlitwie wypowiadam, biorę na serio. Czy raczej traktuję jako formułkę, którą muszę wypowiedzieć, a na którą nie zwracam żadnej uwagi. Najbardziej znana modlitwa, której nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus, modlitwa Ojcze Nasz. Już zobaczmy pierwsze dwa słowa. Ojcze Nasz i następne, któryś jest w niebie. Zwracamy się bezpośrednio do Ojca, który jest w niebie. Czyli widzimy, że już w naszym umyśle powinna być świadomość, że ja zwracam się do Pana Boga. Święć się imię Twoje. Czyli ja w swojej modlitwie przede wszystkim chcę uwielbiać imię Pana. Chcę uwielbiać
Pana Boga. Przyjdź królestwo Twoje. I to jest właśnie uświadomienie sobie tego, że moja ojczyzna jest w niebie. Że ja tutaj na ziemi dostałem tylko konkretny, który muszę przeżyć i w którym muszę zachować wierność Panu Bogu. Bądź wola Twoja. I to jest moment, w którym bardzo wiele osób się wykłada. Bo nie uświadamia sobie, że wypowiadając słowa bądź wola Twoja, chcę przyjąć to, co Pan Bóg chce mi dać. A jednocześnie wypowiadając te słowa, już planują, co tu zrobić, aby złamać Boże przykazania. Aby jednak moja wola była na pierwszym miejscu, a nie Pana Boga. I jeżeli zauważasz, że podczas modlitwy robisz wszystko, tylko nie skupiasz się na Panu Bogu, to porównaj sobie, jakbyś się czuł. Gdyby na przykład ktoś z tobą rozmawiał, tak twarzą w twarz, i mówi coś do ciebie, a obrócił się do ciebie bokiem i zaczął do ciebie mówić. Czułbyś niekomfortowo, wręcz powiedziałbyś, że lekceważy cię. I tak mógłby się poczuć Pan Bóg w momencie, kiedy ty się do Niego modlisz, a jednocześnie rozglądasz się na lewo i prawo, myślisz, o, dziura w suficie, będzie dach przeciekał i tak dalej. Jest to tak zwane nasze lekceważenie. Abyśmy potrafili, jeżeli chcesz się modlić, to poświęć ten czas tylko Panu Bogu. Bo moja modlitwa to moja rozmowa z Panem Bogiem. I jeżeli ja z kimś rozmawiam, jest to rozmowa pozytywna, to zawsze jakiś rezultat jest. Chociażby taki, że zyskuję zaufanie u drugiej osoby. I właśnie rezultatem, wynikiem mojej modlitwy ma być też konkretne postanowienie. Jest takie piękne, stare przysłowie: jak się modlisz, tak żyjesz. I oczywistym jest to, jak upatrzymy sobie na inne przysłowia, że powstały one z obserwacji drugiego człowieka lub też są takim wnioskiem z czyjegoś życia. I popatrz sobie na swoje życie i na swoją modlitwę. I czy jest ona wierna Panu Bogu? I czy jest pełna skupienia? I czy twoje życie jest ukierunkowane ku Panu Bogu? I czy doświadczasz Go w swoim życiu? Pewien mężczyzna był wychowywany w katolickiej rodzinie, ale jak wspomina, przekazanie wiary opierało się na zasadzie: ty musisz to zrobić, ty tego nie możesz zrobić, ale nikt nigdy nie wyjaśnił mu, dlaczego tak ma czynić. I kiedy wstąpił do wojska, pierwsze co zrobił, to odrzucił wszystko, co było związane z Panem Bogiem, bo brakowało mu korzenia, brakowało fundamentu. I kiedy skończył swoją służbę wojskową, nie planował wracać do Pana Boga, ale planował znaleźć sobie pracę. Z racji tego, że interesował się mechaniką samochodową, miał też takie wykształcenie, postanowił zatrudnić się w warsztacie. Kiedy wszedł do warsztatu, zauważył, że w centralnym miejscu znajduje się krzyż, więc już wiedział, że jego szef jest osobą wierzącą. Ale kiedy nastał Wielki Post, ku jego zdziwieniu szef powiedział: w Wielkim Poście w piątki pracujemy krócej. Nie kończymy naszej pracy o 18, ale o godzinie 16. Dlatego, że ja w Wielkim Poście z całą swoją rodziną idę do kościoła na drogę krzyżową i z racji tego, że ja chcę uczęszczać, daję taką możliwość swoim pracownikom. I każdego z nich zapraszał do tego, aby razem z jego rodziną uczestniczyli w tym nabożeństwie. Było to dobrowolne, więc pierwszy piątek minął, nasz bohater poszedł do domu. Ale kiedy był drugi piątek, tak się zastanowił, a może chociaż raz pójdę, żeby nie było, że wykorzystuję tą dobroć swojego szefa i że dwie godziny szybciej kończę pracę. I poszedł tylko tak właśnie dla pozorów.
Ale za trzecim razem już poszedł z innego powodu, bo już mu się spodobała droga krzyżowa. I tak, kiedy każdego piątku uczęszczał, w niedzielę Zmartwychwstania zapytał się, czy może wziąć udział w śniadaniu wielkanocnym u swojego szefa. Z racji tego, że rodzinę miał bardzo daleko, wręcz się tak podczas wojska rozstał z tą swoją rodziną, no i szef się zgodził. No i uczestniczył razem z nim w śniadaniu wielkanocnym, wcześniej w rezurekcji. I kiedy tak czyta się ten pamiętnik tej osoby, on napisał, że w niedzielę wielkanocną nastąpił przełom w mojej wierze. Ja po raz pierwszy szczerze porozmawiałem z Panem Bogiem. Pierwszy raz szczerze porozmawiałem z Panem Bogiem. I później dodaje, ale to nie był koniec. Dlatego, że tak mu się spodobała wiara w Jezusa Chrystusa, że zaczął ją zgłębiać. Tak mu się spodobała wiara, że zaczął poznawać prawdy wiary. Tak mu się spodobała wiara, że stał się osobą praktykującą. I dziękował tylko Panu Bogu, że spotkał na swojej drodze takiego szefa, który był dla niego taką osobą wsparcia, bo mógł spokojnie sobie w pracy porozmawiać, gdy była chwila czasu, o Panu Bogu, o wierze, o Słowie Bożym, a nie był, przez to szkalowany, krytykowany, obrażany i tak dalej. I ważne jest to, abyśmy my także potrafili szczerze porozmawiać z Panem Bogiem, aby właśnie tak jak u Pana Jezusa podczas modlitwy wygląd twarzy się odmienił, tak abyśmy my szczerze potrafili doświadczyć obecności Pana Boga. I często tak jest, że nie doceniamy tych warunków, jeżeli chodzi o naszą wiarę, jaką otrzymaliśmy. Możemy nawet powiedzieć, że w naszym kraju są ku temu świetne warunki, aby wierzyć, aby praktykować, aby rozwijać swoją wiarę. Od 3 tygodni jako duszpasterze w ogłoszeniach parafialnych zachęcamy do udziału w ekstremalnej drodze krzyżowej. I ważne jest to, aby właśnie tak jak niektórzy podejmują to wyzwanie, tego trudu, aby przejść te ponad 40 kilometrów drogi krzyżowej, aby ten czas spędzając w ciszy rozważyć też swoje życie. Ważne jest to, aby mieć w sobie odwagę, bo odwaga kieruje nas do tego, że my w samotności potrafimy wejść do ciemnego lasu, że w samotności potrafimy spędzić noc sami ze sobą i na rozmowie z Panem Bogiem. Bo często tak jest, że przejdziemy 5, 10, 15, 20, 25 kilometrów i nie doświadczymy żadnego trudu. Ale może się okazać, że ten 30, 33, 35 kilometr jest przełomowy. Że nagle zaczynasz dostrzegać w swoim życiu coś, co tak naprawdę było dla ciebie takim małym szczegółem. Ale widzisz, że to wadzi ci w relacji z Panem Bogiem. Że widzisz, że wadzi ci to w relacji z drugim człowiekiem. I kiedy zaczynasz szczerze rozmawiać z Panem Bogiem, to nie dość, że doświadczysz Jego miłości w swoim życiu, to jeszcze zapragniesz się zmienić, stać się jeszcze lepszym człowiekiem. Ale żeby nastąpiła w naszym życiu jakakolwiek zmiana, potrzebna jest nam odwaga. I tej odwagi też każdemu życzę. Bo zobaczmy, że dziś mija 1,5 tygodnia od rozpoczęcia Wielkiego Postu. 1,5 tygodnia od kiedy na nasze głowy był posypany proch i padły słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, albo prochem jesteś i w proch się obrócisz. 1,5 tygodnia. Jeden powie, to niewiele czasu, bo to dopiero początek Wielkiego Postu. A drugi pomyśli, tyle czasu już minęło. A co ja zrobiłem ze swoim życiem? Jak ja wykorzystałem ten czas? I warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wykorzystaliśmy te 1,5 tygodnia Wielkiego Postu?
Czy nic one do mojego życia nie wniosły? Czy raczej już powoli widzę te małe sukcesy w moim postanowieniu wielkopostnym, w moim zmienianiu siebie dla siebie, drugiego człowieka i Pana Boga? Nie zmarnujmy tego czasu, bo jest on dla nas szansą, jest nam dany po to, abyśmy my dostrzegali Pana Boga i drugiego człowieka w swoim życiu. Amen.